Dzień dobry Państwu. Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, witamy niezwykle serdecznie i prosimy Państwa o wielką uwagę, ponieważ dziś będziemy mówić o historii w Anglii w XV wieku i będziemy opowiadać, a w zasadzie pani Urszula będzie opowiadać, o wojnie dwóch róż. Przed chwilą, zanim włączyliśmy tutaj kamery, powiedziała, w grę wchodzi 60 nazwisk. Oczywiście, pani Urszula, nie będziemy mówić o 60 nazwiskach, skupimy się na tych najważniejszych. No więc właśnie, mam tutaj przed sobą książkę, która nosi tytuł Cecylia i to jest epicka opowieść o wojnie domowej w Anglii, zwanej jako wojna dwóch róż. No więc właśnie, może od tego zacznijmy. Wojna dwóch róż. Dlaczego tak została ta wojna nazwana? A rozpoczęła się ona, jeśli dobrze pamiętam, 1455 skończyła się 1485. Tak, i to było jakby przedłużenie tej wojny stuletniej. Wojna dwóch róż, czyli wojna Lancasterów, a oni mieli w herbie czerwoną różę i wojna z Yorkami, a oni mieli białą różę. To, że zwyciężyła trzecia róża, czyli zawsze, gdzie dwóch się bije, tam trzeci zwycięża, to będziemy też mówić. Pani Urszulo, wojna dwóch róż rozpoczęła się i trwała 30 lat i wielką rolę odegrała Cecylia, ale może powiedzmy... Zacznijmy na początku, skończmy na końcu. Więc właśnie, zacznijmy. Jak to się wszystko rozpoczęło? Rozpoczęło się to wojną stuletnią, a w zasadzie wojną 116-letnią na kontynencie Francji, gdzie Anglicy postanowili podbić Francję. Była to kraina bogata i zgarnąć co się tylko da. Zawsze to jest... mieli chrapkę na to. Tak, to jest ta wojna, w której między innymi taką postacią bardzo ważną jest Joanna d'Arc. Bo to no, ona w ostateczności przesądziła o losach tej wojny i zwycięstwie. I potem, jak się żaruli na kontynencie, no to w Anglii był święty spokój. W końcówce, czy też w ostatniej fazie tej wojny, umiera król Edward III, który ma pewien problem. Ma dwóch synów, którzy dożywają wieku dojrzałego i jeden z tych synów, bo jest zasada starszeństwa w objęciu tronu, jest, jak się potem okazało, chory psychicznie i nie do końca sprawny umysłowo. I tenże syn dziedziczy tron, tak się dzieje, że Edward III nieszczęśliwie schodzi z tego świata dość nagle i niespodziewanie i następca tronu, Henryk IV, ma wówczas 9 miesięcy. Stąd Anglicy zaczynają opuszczać, wycofywać się z kontynentu, częściowo dlatego, że przegrywają poszczególne bitwy, a częściowo dlatego, że trzeba się wycofać, bo jest walka o tron, o sukcesję. Może nie tyle o sukcesję, ale o to, kto będzie tak zwanym lordem protektorem i kto będzie występował w interesie króla. I w interesie króla występują ci, którzy najbardziej skorzystali na wojnie stuletniej we Francji, najbardziej się obłowili, stali się najbardziej bogatym, a co za tym idzie, najbardziej wpływowym rodem w Anglii. To był ród Nevillów i tutaj mamy na czele jego bardzo sprytnego polityka, Ryszarda Nevilla, którego później zwą twórcą królów albo ojcem królów. No, tak się dzieje, że zostaje młodszy brat, który, jak się okazuje, jest daleko bardziej inteligentny, daleko bardziej sprawny i daleko bardziej przedsiębiorczy od
tego, którego kaprys losu posadził na tronie. I tutaj zaczyna się polityka tego rodzaju. Newajlowie, twierdząc, że jest to uzgodnione ze zmarłym królem, zawierają pewien sojusz i zaczynają robić politykę. Jedna gałąź, ze względu na to, że ma tytuł Lancasterów, zawsze w Anglii mamy hrabstwa, mamy książęce tytuły, które wywodzą się od ziem, czyli Henryk IV, to dziecko, które okaże się niepełnosprawnym durniem i na dodatek chorym psychicznie, reprezentuje linię Lancasterów i linia młodszego brata, który otrzymuje księstwo Yorku, jest linią Yorków i tutaj umowa jest następująca. Jeżeli król umrze w dzieciństwie, to jego następcą będzie najstarszy syn księcia Yorku. Jeżeli umrze bezpotomnie, tak samo. I żeby umocnić jeszcze ten sojusz, scementować, to Ryszard Neville, który ma młodszego brata, postanawiają to scementować mariażami. No więc właśnie. Ponieważ Ryszard, twórca królów, nie ma córek, ma tylko synów, a młodszy brat obfituje w córki, decydują się na to, by księcia Yorku, o pretendenta do tronu, Ryszarda, ożenić z córką młodszego brata twórcy królów. I wybór pada na najbardziej inteligentną księżniczkę. Jak się później okazało. Rokującą największe nadzieje i najpiękniejszą na Cecylię Neville. No i 14-letnia Cecylia i Ryszard stają na ślubnym kobiercu. No tutaj zaczyna się niepewna sytuacja, bo małżeństwo przez 10 lat nie ma dzieci. Później mówi o innych sojuszach, o innych mariażach, ale tu nagle sypnęło jak z rogu obfitości, bo Cecylia okazuje się kobietą bardzo inteligentną, bardzo przedsiębiorczą i bardzo mądrze sterującą Ryszardem. I teraz po 10 latach nagle pojawia się potomek, czyli ma 24 lata. Zaczynają się plotki, że to dziecko nie może być z prawego łoża. Ale jak przychodzi rok później następny potomek, plotki cichną. I tak niemalże w odstępie 2 lat Cecylia rodzi Ryszardowi 12 dzieci, z których do wieku dorosłego przeżywa 5. To jest 8 synów i 4 córki. I teraz wszystko wygląda dobrze, bo król łatwo się nim steruje. Ryszard Neville, twórca królów, rządzi jako Lord Protector, ile wlezie. Tutaj rośnie dynastia. Następstwo tronu jest wielokrotnie zabezpieczone, ale na kontynencie wojna jest w Anglii przegrana, zostaje praktycznie jedna placówka. Ta placówka to jest port Calais, który jest bardzo bogatym miastem i przez którego czerpie się ogromne dochody. Na tym porcie położył rękę Lord Protector, czyli Ryszard Neville. Ale sytuacja jest taka, owszem, Ryszard siedzi w Anglii, a jego młodszy brat tkwi w tym Calais, ściąga te cła, które musi niemal w 100% oddawać bratu. To mu się bardzo nie podoba. Wcale się nie dziwi. I dochodzi do
awantury między braćmi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze i tutaj Lorold Protektor nie idzie na układ z bratem, że dzielą się równo. On uważa, Ryszard, że dzielą się sprawiedliwie, czyli on zabiera 95% wpływów dla korony, ochłapy zostawiając bratu. Bracia się biorą za łby do tego stopnia, że twórca królów postanawia młodszemu bratu nasypać piasku w szprychy i znajduje Henrykowi IV żonę. Tą żoną jest księżniczka francuska Małgorzata Andegaweńska. No już teraz sen braci czy też stronnictwa Yorków nie jest taki spokojny, bo co prawda jest król. Król już ma żonę, ale nic nie wskazuje na to, że będzie miał potomka. Z drugiej strony po stronie Yorków tych ta zasada co rok to prorok spełnia się do tego stopnia, że w tym czasie już jest pięcioro dzieci, czyli Ryszard z Cecylią mogą spać spokojnie, bo Ryszard ma zapewnione następstwo tronu i ma nadzieję panować jako Ryszard III. Ale co się dzieje? Małgorzata jest... Małgorzata Andegaweńska. Andegaweńska, królowa Anglii, jest kobietą bardzo frywolną i jak to się w owym czasie mówi, bardzo rozpustną. I jak grom z jasnego nieba rozchodzi się wieść, że królowa jest w ciąży. I królowa rodzi zdrowe dziecko, które nijak nie jest podobne do króla Henryka VI, ale Henryk VI ma w tym momencie jakieś zaćmienie umysłu, tak nim manipulują, że on podpisuje takie oświadczenie, edykt, że jest to jego syn, jego krew i jego jedyny dziedzic. No, Yorkom się to wcale nie podoba, bo po pierwsze odsuwa ich to od korony, a po drugie wsadza na tron Benkarta. Bo oni uważają, że to jest Benkart. Że Małgorzata Andegaweńska była bardzo kochliwa i absolutnie z Henrykiem VI nie poczęła tego dzieciaka. I tu do gry wchodzi Cecylia. Cecylia, która jest z domu bardzo bogata, która księstwo Yorków i dynastię Yorków zasiliła ogromnymi pieniędzmi i która jest kobietą szalenie ambitną. I ona, natomiast Ryszard, on chce mieć święty spokój, nie jest żadnym politykiem, natomiast jest genialnym wojownikiem. I jej ambicje skupiają się na tym, żeby na tronie osadzić męża, do czego się Ryszardowi za bardzo nie pali, bo on owszem kocha wojaczkę, kocha polowania, uwielbia życie z dala od polityki, takie wiejskie, lubi się bawić i lubi podróżować. Ale poza tym się podporządkuje. Poza tym kocha Francję i woli siedzieć we Francji niż w Anglii. Niemniej pieniądze ma Cecylia i żeby się książę York mógł bawić, musi sięgać do kiesy żony. No i większość zamków, nad którymi panuje, to jest albo własność jego żony, albo jego zamki odnowione przez żonę. I Cecylia zmusza go do tego, by zebrał wojska i wystąpił przeciwko Henrykowi VI i Małgorzacie Andegaweńskiej. I tak w skrócie, rodziny Newajlów biorą się za łby. Ojciec Cecylii jest oczywiście po stronie Yorków, natomiast stryj Cecylii jest, czy wuj Cecylii jest po stronie Henryka VI, czyli Lancasterów. I teraz dochodzi do
bitwy. Bitwę wygrywają Yorkowie, biorą w niewolę Henryka VI i Cecylia namawia męża do zgładzenia władcy. On tego nie chce, jemu sumienie na to nie pozwala i spór rodzinny kończy się tym, że Henryk VI zostaje ubezwłasnowolniony, natomiast tak de facto zmienia się Lord Protector, czyli już nie wuj Cecylii Ryszard, tylko tym Lordem Protektorem jest też Ryszard, ale mąż Cecylii, Ryszard York, który jest mężem i ojcem przyszłego króla, bo tak to wygląda. Ale Rutny Wajlów nie śpi. Ryszard, twórca królów, nie popuści swojej władzy tak bardzo. Staje po stronie królowej Małgorzaty Andegaweńskiej i po stronie młodego króla, czyli przyszłego króla, tak? Prawdę mówiąc, bo dziecko ma raptem półtora roku. Dochodzi do kolejnej bitwy, karta się odwraca i Ryszard przegrywa tę bitwę. Mógłby stracić właściwie wszystko, ale znowu do gry wchodzi Cecylia. Cecylia, która mówi, ty uciekasz do Irlandii, tam czekasz na mój sygnał, natomiast ja z ojcem robię politykę. Ma w tym momencie pecha, bo ojciec jej umiera. Czyli ona zostaje na terenie Anglii i zostaje wyłącznie z córkami, bo żeby zabezpieczyć następstwo tronu, Ryszard jest w Irlandii. Musi uciekać, traci cały majątek, bo wchodzi znowu jej wuj, dochrapuje się władzy, ale Cecylia ma siostrę i ma swoich popleczników. Jej siostra jest żoną księcia Buckinghama, bardzo potężnego arystokraty, to jest tego, którego prawnuk zbuduje pałac Buckingham istniejący do dzisiaj. Znowu dochodzi do kolejnej bitwy, jest to najbardziej krwawa bitwa, głównie sponsorowana przez Cecylię i Cecylia doprowadza do sprowadzenia swojego męża do Anglii i w Anglii dochodzi do tej krwawej bitwy, która pochłania 30 tysięcy ofiar, ale zwyciężają tym razem Yorkowie. Jak już Cecylia ma w garści to, co chciała, to uważa, że teraz prosta droga do tronu. I tutaj zaczyna się pierwsza zagadka. Czy ona konsultuje się z mężem, czy ona nie konsultuje się z mężem, jeżeli chodzi o losy rodziny królewskiej. W jej ręce niewątpliwie, to jest faktem, wpada Małgorzata Andegaweńska i wpada potomek, czyli następca tronu. Ma w rękach trzy atuty, a Ryszard od Ryszarda nie ma wiadomości. Nie wie, co się z nim dzieje, ale przyjeżdża posłaniec nagle do zamku, w którym rezyduje i po wizycie tego posłańca Cecylia ogłasza, że król musi zginąć. Następuje uśmiercenie króla. Przy czym, co się okazuje, ten brak wiadomości od Ryszarda oznacza to, że on ginie w tej potężnej bitwie. Cecylia jest wdową, króla nie ma, w związku z tym zwołuje radę tych swoich wiernych popleczników i na tronie osadza swojego syna Ryszarda IV.
tak de facto pociągając sznurkami w Królestwie Brytyjskim. Wszystko by było dobrze, no ale jest przecież jeszcze maluch. Jest małe dziecko i jest jego matka. I tutaj co do tego już nie ma wątpliwości, z czyjej ręki ginie następca tronu, bo nagle z dnia na dzień dziecko się śmiertelnie rozchorowuje i ginie. Droga do korony jest otwarta. Cecylia, tak naprawdę ona koronuje swojego syna, najstarszego syna Edwarda IV, mając nadzieję, że syn będzie robił to, co ona chce. A ona ma w głowie powrót na kontynent francuski, żeby to nie tylko było Calais, ale kolejną wojnę, umocnienie sojuszów na kontynencie i co oznacza dobre ożenienie syna. Tymczasem Edward IV robi jej bardzo brzydkiego psikusa. Psikusa, tak. Zakochuje się. No. I zakochuje się w kobiecie, która pochodzi z wpływowego kiedyś rodu, który jest teraz już na drodze schyłkowej. Passe, można powiedzieć. I ona ma w głowie mariaż z księżniczką sabaucką, żeby stworzyć sojusz na kontynencie i umocnić, odzyskać Francję i umocnić tam swoją władzę, a tymczasem Edward IV, ukochany syn, mówi jej: a kuku, żeni się. Bo kocha. Bo kocha, ale żeby móc się ożenić, to musi mieć zgodę parlamentu, zgodę matki i to trwa trochę. W międzyczasie na świat przychodzi dwójka dzieci Edwarda IV. I tutaj Cecylia, chcąc się pozbyć tego krąbnego syna, postanawia go zdetronizować i ogłasza, że jest to dziecko z nieprawego łoża, że ten syn, ojcem tego syna nie jest Ryszard, natomiast nie wyjawia, kto jest prawdziwym ojcem, czyli Benkart nie może zasiąść na tronie Anglii. Sama matka przyznaje się do cudzołóstwa. Wracają te plotki, które kiedyś krążyły, że przez 10 lat nie ma. Ona nie mogła zajść w ciąży. I stawia na swojego ukochanego, najmłodszego syna. Jest to Ryszard, dokładnie ten Ryszard, o którym pisze Szekspir, który stanie się królem Ryszardem III. Edward IV ginie w tajemniczych okolicznościach. Bardzo nagła jest to śmierć. Czy mamuśka maczała w tym palce, żeby utrzymać władzę, czy nie? To jest kolejna zagadka. Najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy, natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Cecylia przekonuje Radę Koronną, aby ustanowić kolejnym królem Ryszarda III z pominięciem synów Edwarda IV, czyli jej najstarszego syna. Bo w owym czasie, jak oni się jeszcze rodzili, to Ryszard IV nie był mężem Elżbiety Woodville, czyli nie są to dzieci z nieprawego łoża, a Benkarty, dzieci z nieprawego łoża, nie mogą być, zasiąść na tronie. W ten sposób eliminuje dwóch kolejnych następców tronu, no i osadza na nim Ryszarda. Ryszard, który ma najmniej skrupułów ze wszystkich, zasiada na tronie, co się nie podoba tej przede wszystkim szlachcie, która popierała
kiedyś ród, czy też popiera w dalszym ciągu tę drugą różę, czyli ród Lancasterów. No, tym bardziej, że Ryszard popełnia błąd. Każe aresztować swoich bratanków i osadza ich w Tower. Jeszcze wtedy nie ma swoich dzieci. W związku z tym ci potomkowie stanowią zagrożenie. A nawet gdyby dzieci się urodziły, to dzieci króla i Elżbiety Woodville mają pierwszeństwo do tronu. W międzyczasie Cecylia wcale nie spoczywa na laurach, tylko prowadzi swoją podstępną politykę. Jest to polityka eliminowania kolejnych znaczących figur na szachownicy po stronie Lancasterów. No i Ryszard zasiada na tronie. Ryszard boi się matki, ale z drugiej strony chce umocnić władzę. I tutaj mamy znowu do czynienia z zagadką, czy współdziałał z matką, czy nie współdziałał z matką, bo książęta nagle giną. Obaj rozpływają się. Cecylia twierdzi, że udało jej się chłopców wywieziono do Anglii, do Francji i że chłopcy wychowywani na kontynencie. Część krajów to wierzy, część krajów to nie wierzy. Natomiast Ryszard stopniowo traci poparcie, tym bardziej, że coraz więcej osób jest zrażonych w stosunku do Cecylii. Ona jednak rządzi twardą ręką. No i kobieta na tronie to się na tronie i nie na tronie, bo koronowana nigdy nie... Mówiono o niej matka królów. Nie została. No bo jakby nie było, dwóch królów osadziła na tronie. Męża, gdyby nie zginął, też by na tronie osadziła i ma na tronie wnuka. No i w tym momencie nagle jak muchy padają wszyscy Lancasterowie, którzy mogą coś znaczyć w polityce. A Cecylia żyje. Ona dożyła 85 roku życia. Natomiast stronnicy Lancasterów nie śpią i próbują swoich sił. W końcu dochodzi do tego, do kolejnej bitwy. W wyniku tej bitwy ginie Ryszard i co? I tron jest pusty. To jest ta bitwa, gdzie Ryszard woła królestwo Zakonia? Tak, to jest ta bitwa, ginie i tron jest pusty. Zostaje Cecylia. I Cecylia znowu usiłuje manipulować, ale pojawia się taki sprytny człowieczek, który nazywa się Henryk Tudor. I tenże Henryk Tudor robi rzecz niesamowitą. Za plecami Cecylii, która absolutnie lekceważyła linię żeńską, żeni się z kolejnym dzieckiem Edwarda IV, tym razem już z legalnego związku z Elżbietą Woodville, z Anną, i ma tym samym legitymację do wejścia na tron. Dziecko jest po ślubie zrodzony, jest z prawego łoża. Dwóch książąt rozpłynęło się, rzekomo są na kontynencie. Cecylia próbuje grać na zwłokę, że książęta przyjadą, jakoś ich nie ma. Tudor organizuje stronnictwo przeciwne Yorkom, koronuje się po ślubie na króla, legitymacją jest jego żona. I ten, że Henryk VII, następca Henryka VI Lancastera, będzie w przyszłości ojcem Henryka VIII, tego od którego znamy doskonale. Sześciu żon. I tym samym ślubem, tak praktycznie, Tudora, kończy się wojna dwóch róż. I teraz Tudor robi taki symboliczny gest, łączy oba
herby. Różę czerwoną z różą białą. I od tego momentu herbem, tego zupełnie nieznaczącego nic rodu na tle polityki, staje się czerwona róża w wianuszku z białych płatków róż. Wojna zakończona. Anglia ma nowego króla, energicznego, nowy oddech. Odbudowuje potęgę, musi ją odbudować, bo w tych wojnach zginęło, jedni twierdzą, co najmniej 50, inni 60 tysięcy ludzi. A Cecylia? Cecylia dożywa spokojnej starości, przeżywając dwoje z 12 dzieci, są to córki, wszyscy potomkowie męscy umierają, przeżywa większość swoich wnuków, przeżywa wszystkich swoich zięciów i w ten sposób kończy się ta krwawa historia, za którą tak naprawdę stoi kobieta piękna, mądra, inteligentna, wyjątkowo podobno bezwzględna, o czym możemy między innymi przeczytać w sztuce Szekspira, Ryszard III, niesamowita manipulatorka i z drugiej strony miłośniczka władzy. Tak naprawdę mówi się, że kochankiem Elżbiety był angielski tron, a cała reszta to było tylko tło i środek prowadzący do tej wielkiej miłości, do tego wielkiego kochanka angielskiego tronu. Kochankiem Cecylii był tron. Angielski, tak. Jeżeli chcecie Państwo sobie uporządkować tą historię, to na podstawie tej książki. Historia Lancasterów, wojny Lancasterów i Yorków dała kanwę do dwóch seriali. Jedna to jest Gra o Tron, za którą chyba wszyscy oglądali, i drugi mniej znany serial Krew na Tronie Anglii. To są różne aspekty pokazania tej wojny. No i mamy tę wspaniałą książkę, gdzie żeby gotowy ją... Gotowy scenariusz filmowy. W zasadzie historia Płaszcza i Szpady, gdzie miłość, łóżko, polityka, tron, wszystko wojna, jest połączone. Morderstwa, zdrady, sojusze zrywane, sojusze nawiązywane są... Właśnie tutaj gęsta bardzo akcja, ale żeby ją śledzić, trzeba zapoznać się z tablicami genealogicznymi, które są na końcu. Ale taka refleksja na koniec, pani Urszulo, że gdzie dwóch się bije, tam zawsze trzeci korzysta, bo to przecież bili się ze sobą Lancasterowie i Yorkowie. Wykańczając się. Się nawzajem, a nagle, jak Filip z Konopi pokazał się Tudor i rozpoczęła się dynastia Tudorów, Henryk VII, Henryk VIII i dalej. Proszę Państwa, trzeba przeczytać tę książkę, bo jak pani Urszula przed chwilą powiedziała, to jest historia fascynująca, to jest gotowy scenariusz filmowy, historia Płaszcza i Szpady, gdzie wszystko jest połączone. Miłość, zdrada, zabójstwa, kochliwość tych wszystkich ludzi i tak dalej. Powiedzieliśmy na początku, że w historię tutaj włożonych jest 60 nazwisk. 60 dużych nazwisk. Mówimy o pionkach na szachownicy. No właśnie, ale wspomniała pani w tym swoim wykładzie, że jakieś 30 osób też można mówić, też o nich można mówić. Ale stąd tak uproszczona historia, tak na skróty, tak karkołomnie skrócona. Bardzo skrócona i bardzo uproszczona, proszę Państwa. Mam nadzieję, że Państwo odnaleźliście się w tej opowieści, a jeśli nie, to radzimy sięgnąć do książek historycznych i koniecznie przeczytać tę książkę Cecylia, bo o niej mówiono, że ona była księżną, żoną, dyplomatką, zdrajczynią, wojowniczką, ale potrafiła być w życiu
Anglii przez 85 lat? Żyła 85 lat, a aktywnie działała przez lat 65. I wszyscy jej słuchali, mąż mówi, ja jestem tylko mężem. Wszystkim rządzi żona, czyli Cecylia. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, dziękujemy, zachęcamy do czytania.